to siemano wszystkim dzisiaj, 15 maja 2022. Pojscanej Zośki dzisiaj. Tak, tak się to nazywa. Dzisiaj imieniny Zofii, czyli u nas tutaj na Śląsku Cieszyńskim pojscanej Zośki. Czemu pojscanej? Ano bo temu, że zazwyczaj leje deszcz na Zośkę i zawsze go dosię, że to je pojscano Zośka, czyli posikano, jak ktoś nie wie. U nas się nie siko, u nas się po prostu liszczy. No byle kaj, można się wyistać w lesie, oczywiście nie na widoku, wiadomo, kultura musi być, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, kiedyś wśród rowerzystów rozgorzała taka dyskusja, jak to z tymi sprawami jest, trakcie rajzy. Powiem tak, no chłop, jak chłop, za bardzo problemów z tym nie ma. Baba to już trochę inaczej. Ale jak są krzoki, drzewa, lasy, idzie sprawę załatwić. Gorzej, jak się będzie chciało na przykład srać. Ale jak są krzoki, lasy, trowy, też sprawę idzie załatwić. I to niezależnie, czy się jeszcze jest babą, czy chłopem, czy kimkolwiek innym. O kurczę, coś Igrzeż zauważył tutaj. Czyżby się tutaj za drogę brali? Jakieś kamienie nawożone. Pewnie będą dziury tymi kamieniami zasypywać. Jak to wygląda? Mogliby tu porządnie to zrobić. No ale widać, kamienie nawiezione. Będą robić drogę. Znaczy się, no, zasypią dziury kamieniami też, żeby te znaki WTR tutaj nie dostały nóg, bo za niedługo mu ruszyć znowu ten remont tutaj w Czarnolesiu. Ja, są kamienie nawiezione, będą łatane dziury kamieniami. Dobra, z racji tego, że jechałem tam ostatnio, to dzisiaj tam nie jada. Piękna WTR-ka w naszej okolicy. Chciałbym powiedzieć, że w naszej gminie, ale niestety taką piękną ona w naszej gminie nie jest. A stwierdzam z przykrością, że na całym śląskim odcinku jest najgorsza. I chyba też najgorzej oznakowano, oprócz samego jej początku, czyli Wisły, gdzie oznakowania w ogóle wyparowały po remoncie drogi. Dobra, takimi dość kontrowersyjnymi tematami, że zaczął. No ale nie byłby sobą, jakby nie zaczął od takich tematów. Dobra, WTR-k między Czarnolesiem a Zabrzegiem, chociaż w zasadzie Czarnolesie jest częścią Zabrzega. Tutaj to troszkę poprawili, były dużo większe dziury, teraz są mniejsze i jakoś po ludzku da się tu jeszcze jechać. Co będzie po deszczu? Trudno powiedzieć. Ale w zasadzie jak tu będzie ten remont dali, no to nie za bardzo jest co tutaj tę drogę naprawiać. Skoro ją też zniszczą. Ale tylko tutaj do tego momentu, bo dalej już jest przecież wszystko podobno zrobione. Kolej się nam rozwija i dobrze, niech się rozwija. Szkoda tylko, że władze zapominają o odcinku kolejowym Bielsko-Skoczów. Nie dostali pieniędzy na remont,
Osobiście jestem za tym, żeby przywrócić tamte połączenia kolejowe, żeby kolej docierała do wielu miejsc, także do Turzy Śląskiej, także był tydzień temu, do Jastrzymbia, największego miasta bez kolei w Polsce, bo zawsze lepiej jest jechać koleją na rajda albo kajś indziej, aniżeli autem. Kolej jest przede wszystkim, jeśli chodzi o kolej elektryczną, no to jest właśnie ekologiczna. Bo spalinowo już nie, no bo źle to kopcom, nie? Ale elektryczna jak najbardziej. Pozdrawiamy kolejowy Zabrzeg. Ponoć gościu jest z moich terenów. Także super, fajne zdjęcia. Jest git. Możesz, chłopie, co robić, bo przez ostatnie 2 lata dużo się tutaj dzieje na naszej kolejowej ziemi. Czechowicko-Zabrzeski, Goczałkowicki. A za niedługo będzie się działo od Zebrzydowic do Chybia. Ja, dobra, no to koniec tej mojej gotki. Cieszmy się tą rajzą, tą pogodą, mimo poissanej Zośki, i jademy. Tak, no to witam Was w tych okolicznościach przyrody. Słuchajcie, mam awarię i to dość poważną. Łamało się mocowanie przeciepki. Troszkę chyba, że za mocno szłapą tutaj szrabową i zahoczyło się o keta i się ułamało. No cóż, tak się bywa, tak to bywa. A więc dzisiaj taki rajzy, jak ze zaplanową, raczej nie będzie. Więc musimy coś innego wykombinować. Rower na pewno pójdzie do serwisowania. Tak, no to w związku z awarią Roba myśli, że no na pewno na tym rowerze dzisiaj nie pojadę nigdzie. Oczywiście, no mam nadzieję, że to nie jest ułamane coś od ramy, tylko to mocowanie tej przeciepki, bo wtedy będzie sprawa no poważna. Są dwie opcje, albo się wybrać na rolki, czego Rzech dawno nie robił, albo po prostu wziąć stary rower. Z tym, że jeśli chodzi o tarajza starym rowerem, no to też nie ma do końca pewny, czy będzie on w stanie podołać. Co prawda on nie jest zepsuty, ani nic takiego. No ale... mam trochę obawy. Jedno jest pewne, że ten rower jutro jedzie na serwis. Chociaż jakaś mam przeciepka. Więc pewnie im ją zawiezę, żeby mi ją zamontowali. Chociaż jeżeli to się uda, no to niech dają nową. Teraz mam rower w trybie hulajnogi. A taki fajny dzień się zapowiadał. No ale w ostatnim czasie faktycznie prześladuje mnie jakiś pech. 2 dni temu Rzech rypnął sobą. Być może jest to tego też efekt, że to pękło i musiało tam być już coś chyba uszkodzone. Trudno jest mi powiedzieć. Ja tylko troszkę lekko nogą założył i trzask. Dobrze, że stało się to tutaj, w Zabrzegu, a nie jakieś 100 km od chałupy. Bo bych się wnerwił.
tak, no to jeżdżę na brzegu, bardzo daleko od domu, niesamowicie daleko. Jak się uda, to dzisiaj obiadek jezioro Goczałka Łódzkie na tym rowerze. Tak, to jest Park Pszczyński. No, pogoda super, jak widzieliście na wale w Goczałkowicach. Mnóstwo ludzi. Tak, mimo przeciwności, chociaż rajza się jeszcze nie skończyła, roba się nie zatrzymuje. Po prostu wymienił rower i jedzie dalej. Jak w Tour de France, albo w Tour de Pologne, albo w Tour de Silesia. No to witam w Pszczynie, poznajecie. Lynsztanga trochę zardzewiało, ale jeżdżę. Całe szczęście, że jada na tym 22-letnim zabytku. Teraz jada w kierunku Pawłowic podobno, od runda w Pszczynie koło parku. Jest trasa rowerowa. Cel naszej rajdy. Tak, tu już na chwilę zjechał, bo się mi coś i przypomniało. Tak, jak widzicie, ta dróżka się tutaj kończy. Tam już dali jest Pszczynka, rzeka.
ale jak widzicie, te dęby tutaj są stare. I teraz sytuacja jest taka, że jest to związane chociażby z tym, no, że pszczyna, nie? Ciążęta pszczyńscy i te sprawy. A to kogoś złapali. Inspekcja transportu drogowego. No, gościa, który jedzie beczką, a ja się chciał tu wyleć, a on tu tutaj ginął z tenem. I co? O tym sikaniu, że dziś ogodą, że pojść z samej Zośki, roba się chciał wystać. Angenał na widok stanęli. A jak się wyjstać? Kurde, pełno ludzi różnych kroków. A cholera. Leć mi się chce jak pierun. No to z tymi stromami, z tymi okolicami jest tutaj związana taka historia. Mianowicie tutaj była moja pierwsza praca. Na tym polu tutaj po lewej stronie. O co chodziło? Zbierali my taki chwast przytulia, to się nazywało. Pamiętam do dzisiaj. Łazili my po tym polu tutaj. Przywiózł nas tutaj taki znajomy, w zasadzie brat mojego wujka, czyli brat męża mojej ciotki. No, tak bym to wytłumaczył. I on nas tutaj przywiózł i powiedział nam: wy zbierajcie to, zarobicie trochę. Sytuacja była taka, że ja był wtedy dzieckiem, ja miał 10 roków. I ja już pracował. Jadę strażoki. Co się dzieje? Ja był wtedy dzieckiem. Ja już tu wtedy pracował. I przynajmniej, że chcę zarobił. No i to były takie robocze wakacje. O. Byłem tu na wakacjach. Bardzo daleko, żeby był na wakacjach. Kurczę, normalnie 25 km od chałupy, żeby był na wakacjach. U takich znajomych, którzy dalej tutaj mieszkają. Z tym, że no, ich dziecka już mieszkają w Kainzy. Jedno jest w Niemczech, drugie jest w sumie niedaleko, bo w Suszcu. Ale to były piękne czasy, lata 90. Zarobiało się już wtedy kasę. No i właśnie za ta zarobiona kasa plus kasa z bierzmowania ten oto pojazd, że kupił. I dzisiaj on ma już prawie 22 lata. Tak, no to jest porymba oczywiście koło pszczyny. W lewo był zjazd, właściwie jest zjazd w kierunku jeziora Łąka, kąpieliska. Tak, z tego czasu się tam jeździłem kąpać. Jakby dzisiaj było ciepli, to zamiast zamiany rowera, tak ja bym się pokumpał. No, na razie ta ścieżka nie jest jakoś najgorsza, ona tylko krawężniki w tych zjazdach.
Dobijaj. Jak widzicie, ruch rowerów to jest już. A Radosz to te trzy w prawo. Ja to się zgadza. A my teraz mamy przejść. Już jak widzicie, przez tę poprzeczną drogę zapomnieli. Jest ciąg pieszo-rowerowy, to zrozumiałem. Powiem tak, wszystko jest fajnie, asfalt jest, to jest podstawa, ale te krawężniki, co tam były, pokrzyk tego, ja tutaj już chyba ich nie ma. No, nie widzę tu, ale tam były. Tam był w zasadzie chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym, więc to jest pewne usprawiedliwienie tamtej sytuacji. Tu już mamy ciąg pieszo-rowerowy wyznaczony, ale krawężniki też. Zobaczcie, po co te krawężniki tu? Nie rozumiem. Zamilkłe, już by się nam druga rowerowo kończyła. A nie, jednak nie, kończy się ciąg pieszo rowerowy. To co tutaj widzicie, to nic innego jak kościół w Brzeźcach. Taki klinkierowej niemiecki cegły. Bardzo ładny w środku. Więc trzeba do niego wyjść, pomodlić się też, pożykać. Bar za brzeg. Tutaj mamy kapliczka i kamień kilometrażowy 12 km chyba do Pszczyny, tak by mi się to zdawało. Będzie to dla Pszczyny, nie obie w studiunce. Z tyłu nic nie ma,
Ale kamień wygląda na stary. A tu obok tej drogi jest cały czas ta trasa rowerowa. Nic, muszę teraz te pół litra wypić, bo to jest puszka, więc do torby tego nie zmieszczam. No to dalej studionka. Dalej jada tą trasą. Chociaż tu oficjalnie żadnego szlaku nie ma. Jeszcze pewnie będzie. No właśnie, to jest właśnie krawężnik. Dup, dup. Dup, dup. To jest mankament przy budowie naszych tras. Zalety trasy, przede wszystkim asfalt. Przede wszystkim maksymalne wydzielenie od tej drogi. Widoczki też spoko. No i generalnie rzecz biorąc jest bezpiecznie. Tak mi się to wydaje. Wady, no to zjazdy. I jeszcze to, że ten ruch na tej drodze jest dość spory. Ale to w zasadzie można by było pominąć, nie? A przed nami widoczna już kopalnia Pniówek. A ja już bardziej z prawej strony widzę nawet kopalnia Borynia. No to byłoby coś, jakbym tam dojechał dzisiaj. Takim starym łupie 20-letnim, 22-letnim. Powiem wam tak, miejscowa bajunia. O, żory już widać tam. Tam na wprost te wzniesienia, jak widzicie, to jest hołda KWK Krupiński w nieczynnej kopalni. Jak tam będziecie kiedyś jechać, to uważajcie na takich ochlapczysów, bo może być naprawdę nieciekawie. Dobra, miałem tutaj przejechać tą miedzą, ale zrezygnowałem z uwagi na to, co tutaj jest. Wjechałbym w rój pszczół, a to raczej mogłoby się trochę niezbyt ciekawie skończyć. Także wolę ich tam nie denerwować. Tam jest ta ścieżka, ale widoczek tu jest naprawdę spoko. O, widać nawet kominy elektrowni Łaziska. Tak nieśmiało. No szkoda, że nie mam crossa ze sobą, ale Magnum na razie daje rady. No jest stary, bo jest stary. Trochę lynsztanga pordzewiało, ale... ale... przecież nie. Wygląd się liczy, a to, czy jest sprawny. A jest sprawny. Miałem powiedzieć, co to z tą piosenką. O co chodziło. Crossowi mogę powiedzieć wprost. Znów się zepsułeś. I wiem, co zrobię, zamienię cię na starszy model. Tak się dzisiaj stało. Tak, no to Pawłowice mamy. I znowu mamy prawo. I gravelowy. Powiem tak, jak cross nie będzie do użytku, to kupię gravela. Z DK81 trasa się nam kończy.
idzie z Pszczyny od Runda aż tutaj. Asfalt, cały czas. Konikierzy się tu skracają chyba. Zawróć. To trzeba zawrócić. No niestety tutaj się zajedzie tylko do tej restauracji, ewentualnie na dwupasówkę, tak więc muszę się te 200-300 metrów wrócić, ale ze wluda zeżar za 7 zł. Loda, który nazywał się Magnum. A co, rower Magnum to i lód Magnum musi być. Pawłowice. Niedaleko był Kunstlager. Pod obóz oświęcimski. Tak on jest związany do poprzedniej rajsy sprzed tygodnia. No jakby mi się to stało tydzień temu. Ojoj. Wiesz, jakoś leśna droga w Pawłowicach, jak się jedzie na Jastrzębie szlakiem rowerowym, tudzież też szlakiem turystycznym. Ewakuacji więźniów oświęcimskich. Niebieski szlak to jest. Mamy tu jakieś dróżki leśne. Jadę w prawo, w lewo. A raczej to. Widziałeś tam jakieś rowerzystów, więc czemu nie? Już jakieś słupki się tu trafią. UTK raczej nie. Rusko-austriackie, no to w ogóle nie to miejsce, chociaż w okolicy Pawłowic jak najbardziej. Ale przy granicy ze Zbytkowem. Oczywiście całkowitej lokalizacji nie podajemy. Roba już zaczyna kombinować. Znaczy się, że rajza się podoba. Jakiś człowiek. No, granica to jeszcze nie. Trzeba dać powód, żebyś tu jako żmija nie wylegiwała. A jak kurde najada na żmija, no to jak mnie harnie, to będzie mi ciekawie. Też mnie lubią tak na słonecznych miejscach leżeć, ponoć wygrzewać się. Tak, no to tu jest taka oto miejscowa. Tam już jest chyba Zbytków te chałupy. Zbytków? Nie, Jarząbkowice albo Golasowice. Na pewno nie Zbytków. Tylko będzie sam Hanej tam. A tu jest takie fajne miejsce. Przypadkowo przez mnie odkryte. Ptoszki ćwierkają. Nie wiem, czy tam pojada dalej, ale jeżeli dalej pojada, to trafię na trakt Reizensteinów.
odbiło się mi. Naprawdę, warto się w takim miejscu na dłuższą chwilę zatrzymać. Mają odrób R4 chyba idzie, o ile się nie mylę. Jestem na granicy praktycznie z Jastrzębiem. Jest czerwona trasa rowerowa. Nie, 6% tylko tak. No i teraz oczywiście ja tam do Jastrzębia nie pojadę. Do Bzia w zasadzie. No to się o Bzie rozchodzi. Ale tutaj zdaje się był kamień graniczny. Chyba już go nawet widzę. Tam jest chodnik jakiś. Prawo. Tak, tu się jedzie na Jastrzębie, zgadza się. Ale tu jest kamień graniczny i tu faktycznie już jest granica Jastrzębia. Na tym kamieniu był, wydaje się, szlak rowerowy. Narysowany, ale już się zmył. Dobra, ja tam dalej nie jadę. Się do kraju zjechać. Weź. Próbujemy? No pewnie, że ja. Aż mi je chyba uważa. Jadę w takim połowie. No tak, hamulce nie są tarczowe. Cała okolica mnie słyszy. Na tym stawem tu jest, bo już niedawno usłyszał. Tak. Jakiś tajemniczy. Projekt staw to gdzie każdy mi go dojazd. Jest. Tam, że był przed chwilą, jest ten staw tutaj widoczny nawet, nie wiem czy go widzicie, ale tam trzeba by było komuś przez plac przejechać, a to mi się, że bardzo jakoś nie uśmiecha, żeby komuś tam łazić na posesjach, ale tutaj niedaleko się chyba wrócił i jedzie dalej. Powiem wam tak, w początku czułem taki dyskomfort, że jadę na innym rowerze całkowicie. Za dużo się przyzwyczaił. Tak, Dyson Trainu. I fajnie było. Hannes też go przejechał. Wiecie, który Hannes? No tym, co ma kanał na kole po Śląsku. Jego nazywam Hannes. A on się zawsze wito w swoich filmach. Cześć Hannesy, cześć Gorole, Gorolki, Hanneski.
Ja jest Franek i jeżdża na kole po ślimcu. Jak się zawsze chłopi to. Nomen omen jest z Moszczynicy. To jest sołectwo w ramach Jastrzębia Zdroju. Niedaleko właśnie tu jest Jastrzębia. Właściwie liznyłeś jego granicę. Mamy godzina 15. Gdzieś myślę do 20 jeździć. Już mam ponad 50 km. Ale teryny dzisiaj bajunia. Jakby to klasyk powiedział. Wiecie, o kogo chodzi? Drugi youtuber rowerowy się odezwał, czyli Gustaw. Gustaw, bike vlog. Ja oglądam trochę tych youtuberów rowerowych. A więc Gustaw na kole po śląsku, Paweł C. On mnie tam na strawie ogląda też. To tu jeszcze jest trochę roweru jak najbardziej, tak, tak, tak. Pan Krzysztof. Dali. Kogo jeszcze mamy na YouTubie? No oczywiście rowerowo narciarski świat Roba, nie? Czyli jo. To tam jeszcze jest trochę roweru, usta. A, pędalarz jeszcze jest. Pędalarz, tak, z Katowic jeździ pędalarz na rajzy ultra. To jeszcze jest. A syn? Dzisiaj takie teryny. Fajne. Zawsze warto jeździć takimi terenami. Tak, no to granica prusko-austriacko przede mną. A więc tutaj są Jarząbkowice. A ja za chwilę wjadę do Błonkowa. Czyli z Prus wjeżdżą do Austrii. Jak to woli Austro-Węgier. Powiat Cieszyński, gmina Strug. Tak, no to dali Bunków. I co, i myślicie, że jadę tam kajżeś zaplanował. No właśnie, że nie. Powinienem jechać de facto w tym lesie tam. Może w lesie jeszcze chyba pojadę. Będę chyba, bo wiecie jak to w nim jest. To znalazłem 4 słupki TK tutaj w okolicy przez przypadek. Coś się kajś dzieje. Straże jadą. Widzę, że roba się musi znaleźć. Zawsze tam kajnie trzeba. Ale tu już słupków raczej chyba nie uwidzę, nie? W tej chwili nadal oczywiście to jest błąd. Tu jest jeden słupek. Niestety nie. Mam tu znak. A mnie znak nie interesuje, mnie słupki interesuje. Tak, więc witamy w Drogomyślu i znowu mamy DK81.
Tak, to jest to na terenie Zakładu Doświadczalnego Polskiej Akademii Nauk Gołysz. To jest okolica Drogomyśla i Zaburza. Wiele razy tu był, bardzo fajne miejsce. Na rajza. Pętla została zamknięta. Dzisiaj można by powiedzieć teściowo tym starym rowerze, ale dzisiaj stary rower uratował moja rajda. Teraz już niech się dzieje co chce. Bo do chałupy mam jakieś 3 km. A więc myślę, że z tego miejsca się będę z wami żegnał. Czyńcie się i do zaś. Mam nadzieję, że na krosie albo na rolkach, albo może kali w górach. Zobaczymy. Do następnego razu. Czyńcie się i do zaś. Wyjechałeś tu z czarnym lesia? Hej. Helika. Tak, no to już ja się z wami żegnałem się pod wpływem pana Jurka przed chwilą. Chwilę my pogadali o tych trasach rowerowych. Za tydzień jakiś rajd rowerowy ma być. Nowa inicjatywa. No ten człowiek godał. Zaprosił mnie na ten rajd. No i wszystko na to wskazuje, że roba pojedzie. Oczywiście to jest rajd taki... Taki rajd, taki do dzieci bardziej, ale będę w fajnym miejscu podobno, Ligota Noclegi. Także chcę to miejsce obadać, bo tam jeszcze nigdy nie był. A w internecie czytałem dość fajne opinie na ten temat. Znaczy, jechałem koło tego miejsca już miliony razy, ale tam na terenie tej posesji też nigdy nie był. Także no, wszystko przed nami. Dobra, no to tym oto optymistycznym akcentem już żegnamy się z wami. I cóż, no, mam nadzieję, że następna rajza już na cross, a jak nie, to na tym. No, chyba, że się ten jeszcze spierdzieli, ale mam nadzieję, że nie. Dobra, nie przedłużamy. Czymcie się i do zaś.